Witam Was bardzo serdecznie w Klubu Tygodniku Ekstra. Ja się nazywam Piotr Trudnowski i tutaj na kanale Klubu Jagiellońskiego na przemian z Andrzejem Kochutem komentujemy ważne wydarzenia krajowe i międzynarodowe, a w dzisiejszym specjalnym odcinku na podsumowanie roku będę chciał opowiedzieć o tym politycznym roku przez pryzmat tych, którzy w nim zyskali i tych, którzy w nim stracili. Kto zyskał, a kto stracił w polskiej polityce? Kto wykorzystał rok pandemii jako szansę do zbudowania swojej pozycji, a kto spadł z wysokiej pozycji? Kto stracił? Kto może z niepokojem patrzeć w przyszłość? Tego dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Oczywiście na początek zastrzegam, że jest to tylko zabawa, że jest to bardzo subiektywne moje autorskie spojrzenie. Wszystko ma mój koszt. Nie robiliśmy tutaj żadnych szerokich wewnątrzorganizacyjnych konsultacji. Nie mamy poważnej metodologii ani niczego takiego. Po prostu subiektywnie chciałem opowiedzieć Wam ten rok przez pryzmat politycznych wydarzeń, oceny tego, kto dobrze wykorzystał ten czas, żeby również przypomnieć o takich sprawach, które mogły nam w natłoku wydarzeń trochę umknąć. Tyle wyjaśnień na początek. Przechodzimy do wyliczanki. I uwaga, w rankingu jest 15 osób, ale troje z nich to tak naprawdę wielcy nieobecni tego rankingu. Trzy osoby, z którymi prawdę powiedziawszy nie wiedziałem co zrobić. Długo o tym myślałem, zastanawiałem się czy zaliczyć ich do grona wygranych czy przegranych. Stwierdziłem, że tę część największych wątpliwości pozostawię do Waszego rozstrzygnięcia. Wymienię teraz te trzy osoby i zachęcam Was do podzielenia się w komentarzach Waszą opinią. Dawajcie plusy i minusy przy nazwiskach tych trzech osób, do którego ze zbiorów byście ich zaliczyli, bo nie ma wątpliwości, że były to osoby niezwykle ważne w 2020 roku. Pierwsza taka osoba to Mateusz Morawiecki. W 2020 roku przeżywał prawdziwy roller coaster. Miał być delfinem, miał być namaszczony na następcę Jarosława Kaczyńskiego, miał budować swoją pozycję w związku z pandemią, w związku z tym, że będzie rozwiązywał kolejne europejskie spory i europejskie problemy Prawa i Sprawiedliwości. Później okazało się tak naprawdę, że coraz więcej komentatorów mówi o tym, że jego pozycja jest już niezwykle słaba, że choć miał być delfinem, stał się tak naprawdę zderzakiem i nie wiadomo w którym momencie będzie już go trzeba wymienić na kogoś innego, żeby odbudować słabnące sondaże rządu Zjednoczonej Prawicy. Naprawdę nie wiem jak to ocenić. Wydaje mi się, że dobrze problemy związane z Mateuszem Morawieckim opisał na naszych łamach Paweł Musiałek w tekście o tym, że lepszej prawicy nie będzie, lepszej niż ta, w której premierem jest Mateusz Morawiecki. Zachęcam Was do lektury tego tekstu i czekam na Wasze opinie. Nie ma wątpliwości, Mateusz Morawiecki, tak jak dwóch pozostałych bohaterów tej części Wielkich Nieobecnych, jest na schodach, ale trudno ocenić, czy wchodzi, czy schodzi z tych schodów. Druga taka postać, co do której Waszej opinii jestem niezwykle ciekawy, to Rafał Trzaskowski. Rafał Trzaskowski wziął udział w wyborach prezydenckich w sposób niespodziewany. Zastąpił Małgorzatę Kidawę-Błońską właściwie na ostatniej prostej tego wyścigu. Zrobił aktywną kampanię, zyskał ponad 10 milionów głosów wyborców. Miał być nową nadzieją dla opozycji, miał być symbolem tego, że coś się wreszcie w Polsce zmienia. Pokazał jakąś nową energię, jakąś nową opowieść. Wydawało się, że to może być początek nowego rozdania na opozycji. A potem okazało się, że chyba rację mają ci, którzy lepiej znają Rafała Trzaskowskiego i mówią, że jest to zdecydowanie krótkodystansowiec i dobrze mu poszło w tej kampanii, dlatego że była wyjątkowo krótka w jego wykonaniu i że na dłuższą metę on do takiej pracy zdolny nie jest, dlatego nie zobaczyliśmy ruchu Rafała Trzaskowskiego. Cały czas słyszymy, że niebawem wystartuje, choć już nikt nie pamięta, jak on się nazywa. Przegrał wybory i jednocześnie osiągnął bardzo dobry wynik. Mimo wszystko w związku z cały czas trwającym kryzysem opozycji jest tam chyba jedną z najważniejszych postaci. Ciekaw jestem tego, jak Wy go oceniacie, wygrany czy przegrany 2020 roku. I wreszcie trzecia nieoczywista postać, mianowicie sam prezes Jarosław Kaczyński.
Z jednej strony można powiedzieć, Jarosław Kaczyński w tym roku zaczął popełniać błędy, zaczął niedoceniać własnego elektoratu, własnych koalicjantów, własnymi decyzjami doprowadzał do pogłębiających się kryzysów politycznych. Według wielu oceniających stracił kontrolę, bardzo stracił w rankingach zaufania, które w poprzednich latach udało mu się całkiem wywindować w górę. Wiele osób mówi, że to już zmierzch epoki Jarosława Kaczyńskiego, ale z drugiej strony widzimy powoli, że mimo tych poważnych kryzysów tak naprawdę pozycja Jarosława Kaczyńskiego nie jest chyba aż tak zła, bo dalej Prawo i Sprawiedliwość wygrywa w sondażach i chyba nie ma na opozycji żadnego konkurenta, który byłby w stanie rzucić mu rękawice. Ciekaw jestem waszej oceny. Na pewno, jak zawsze w Polsce, spór Jarosława Kaczyńskiego będzie najgorętszym z tych, które odbędą się w komentarzach do tego filmu. Ciekaw jestem waszych ocen. A teraz przejdźmy do tych osób, co do których ja nie miałem aż tak głębokich wątpliwości. Wybrałem 6 przegranych i 6 wygranych. Miejsce 6 na liście wygranych 2020 roku. Krzysztof Bosak. Krzysztof Bosak wygrał prawybory prezydenckie w Konfederacji, chociaż jego ruch narodowy, który reprezentuje, jest tam, można powiedzieć, mniejszościowym udziałowcem tej koalicji. Następnie wystartował w wyborach, poprawił wynik Konfederacji, niewiele, ale jednak poprawił wynik Konfederacji z 2019 roku z wyborów parlamentarnych, więc przekonał do siebie ten elektorat, nazwijmy to korwinowski, poprawił wynik, zrobił 4 miejsce w tym wyścigu i przede wszystkim, co dla niego pewnie najbardziej istotne, zwiększył swoją rozpoznawalność i poprawił swoje wskaźniki zaufania, jest w nich zaskakująco wysoko w porównaniu do innych polityków opozycji, a zwłaszcza do innych polityków postrzeganych jako politycy radykalni, a dodatkowo wziął w tym roku ślub, został ojcem i w ogóle chyba może ten rok zaliczyć do udanych. Miejsce 6 wśród przegranych 2020 roku to Łukasz Szumowski. Profesor Łukasz Szumowski, polityk, którego pewnie w styczniu jeszcze wiele osób w ogóle nie kojarzyło, nie należał do tych najbardziej rozpoznawalnych, traktowany był jako taki niepolityczny ekspert. No i siłą rzeczy ta rzeczywistość pandemii uczyniła z niego jednego z najważniejszych polityków i uczyniła chyba z niego właśnie taką największą ofiarę zmiany nastrojów społecznych. Najpierw został niezwykle wysoko wywindowany, zbudował rozpoznawalność i zbudował sobie ogromne zaufanie Polaków, ale trwało to bardzo krótko. I szybko zaczął być oceniany negatywnie, a dodatkowo pojawiło się wokół niego bardzo wiele i politycznych, i biznesowych, i rodzinnych kontrowersji. Zarzucano mu bardzo wiele. No i ostatecznie rozstał się ze stanowiskiem ministra zdrowia i chyba raczej nie będziemy go wspominać jako tego, który powstrzymał pandemię, no bo odszedł mniej więcej w połowie tego czasu pomiędzy jedną a drugą falą i pewnie będzie wiele osób zarzucało mu to, że również z jego decyzji wynika fakt, że do drugiej fali pandemii się nie przygotowaliśmy. Ja mam wrażenie, że to nie jest do końca sprawiedliwa ocena i raczej należał Łukasz Szumowski do polityków, którzy naprawdę ciężko pracowali i poniekąd dzięki niemu przez pierwszą fazę pandemii przeszliśmy lepiej niż inne państwa europejskie, ale nie zmienia to faktu, że chyba nie może tego roku zaliczyć do udanych, chociażby gdy spojrzymy na to, w jakim momencie był w kwietniu czy maju, a w jakim jest teraz. 5 miejsce na liście wygranych. Jan Krzysztof Ardanowski. Znów polityk, który stracił stanowisko, przestał być ministrem rolnictwa i znów polityk, który pewnie jeszcze rok temu nie należał w ogóle do takich, które mogły marzyć o tym, żeby znaleźć się w jakimkolwiek rankingu. Ale okazało się, że Jan Krzysztof Ardanowski jest politykiem o dużych ambicjach i o własnym zdaniu. Postawił się Jarosławowi Kaczyńskiemu, w efekcie stracił stanowisko. Wraz z grupą posłów zagłosował przeciwko piątce dla zwierząt dotyczącą jego obszaru kompetencji w rządzie. I wydaje się, że w ten sposób zbudował sobie dużą rozpoznawalność, szacunek części wyborców i można spodziewać się tego, że będzie w przyszłości odgrywał większą rolę w polskiej polityce. Dzisiaj został szefem Rady do Spraw Rolnictwa przy prezydencie Andrzeju Dudzie. Już zapowiada, że jeżeli będzie, tak jak mówi Jarosław Kaczyński, i piątka dla zwierząt wróci do Sejmu, to on dalej będzie przekonywał, że to jest złe rozwiązanie, a ostatecznie przecież decyzję podejmie prezydent, któremu to on teraz doradza, więc wydaje mi się, że możemy się spodziewać tego, że w przyszłości będziemy o Ardanowskim słyszeli więcej i na pewno w tym 2020 roku nie dość, że się zbudował, to osiągnął polityczny efekt,
chociaż stracił stanowisko. Piąte miejsce wśród przegranych. Władysław Kosiniak-Kamysz. Władysław Kosiniak-Kamysz na pewno mógł zaliczyć rok 2019 do udanych, ale rok 2020 to właśnie taki upadek z wysokiego drzewa. Jeszcze jesienią 2019 roku Kosiniak-Kamysz razem z Kukizem, dawnymi politykami Platformy, dawnymi politykami związanymi dzisiaj z Unią Europejskich Demokratów, zbudował koalicję polską, osiągnął niespodziewanie dobry wynik i wiele osób wieszczyło mu dużą rolę w polskiej polityce i spodziewało się dobrego startu w wyborach prezydenckich. W wyborach prezydenckich jednak Kosiniak-Kamysz mocno przespał swoją szansę, osiągnął tradycyjny dla ludowców wynik w wyborach prezydenckich w granicach błędu statystycznego. Koalicja Polska się rozpadła, pożegnał się z Pawłem Kukizem. Dzisiaj musi walczyć o swoją pozycję w partii i zastanawiać się nad tym, w jaki sposób układać relacje PSL-u z partią rządzącą. Utracił pomiędzy jesienią 2019 roku a latem 2020 roku ponad 2/3 tych wyborców, którzy głosowali na Koalicję Polską. Nie wykorzystał tej szansy, z której skorzystał na przykład Szymon Hołownia, żeby zbudować swoją kampanię w internecie i tak pozyskać głosy niezdecydowanych, rozczarowanych, rozdartych i niechętnych do opowiedzenia się po czyjej stronie w tej polsko-polskiej wojnie. Nie może tego roku Kosiniak-Kamysz zaliczyć do udanych. Czwarte miejsce na liście wygranych to Jarosław Gowin. Jarosław Gowin wiosną odchodził z rządu w atmosferze głębokiego sporu z Jarosławem Kaczyńskim, głębokiego kryzysu we własnej partii. Odszedł ze stanowiska wicepremiera, odszedł ze stanowiska ministra. Sprzeciwiał się temu, żeby wybory prezydenckie odbyły się w tym standardowym majowym terminie. Wiele osób zaczęło, co dzisiaj Jarosław Gowin wypomina w wywiadach, mówić o nim wtedy jako byłym polityku, emerytowanym polityku, osobie, która już przyszłości politycznej przed sobą nie ma i może cudem jeszcze znajdzie się na jakichś listach wyborczych, ale raczej nie odnajdzie się już w tej wielkiej polityce, a zwłaszcza polityce obozu rządzącego. Tymczasem kilka miesięcy później Gowin wrócił do rządu, uspokoił sytuację w partii i objął poza stanowiskiem wicepremiera wreszcie resort, który go naprawdę interesuje, resort odpowiedzialny za gospodarkę i pracę. To na pewno duże wyzwanie. Czy sobie z nim poradzi? To już pewnie będziemy oceniali w 2021 roku, kiedy walka z gospodarczymi skutkami kryzysu koronawirusa będzie pewnie na pierwszym miejscu. Ale nie da się ukryć, że jeżeli porównamy tę sytuację wiosną do sytuacji pod koniec roku, to pewnie niewiele osób widziałoby taką przyszłość przed tym politykiem. Miejsce czwarte wśród przegranych to Zbigniew Ziobro. I to raczej jest efekt tych działań ostatnich tygodni, ostatniego sporu o stanowisko Polski wobec propozycji warunkowości w przyznawaniu środków europejskich. Zbigniew Ziobro wraz ze swoją partią ostro wzywał premiera Morawieckiego do weta. Mówił o tym, że jeżeli tego weta nie będzie, to jego partia przestanie popierać premiera Morawieckiego. A tymczasem weta nie było. Politycy Zbigniewa Ziobry coś tam sobie 2-3 dni pogadali w mediach, że im się to nie podoba, ale wygląda na to, że nie dotrzymali słowa i na dzisiaj przynajmniej wszystko wskazuje na to, że Zbigniew Ziobro nie zyskał na tym ostrym konflikcie wiele. Wcześniej, w czasie letniego konfliktu o kształt rządu, również tak naprawdę pozycja ziobrystów była niezbyt dobra. Wydaje się, że Zbigniew Ziobro myśli już o swojej przyszłości poza Zjednoczoną Prawicą, ale trudno powiedzieć, żeby te inwestycje ostatnich tygodni i miesięcy wskazywały na to, że dobrze wykorzystał te okazje, które tworzył 2020 rok. Trzecie miejsce wśród zwycięzców to Szymon Hołownia. Szymon Hołownia wszedł do polityki w grudniu 2019 roku, a więc nieco ponad rok temu. W międzyczasie zajął trzecie miejsce w wyborach prezydenckich. Cały czas jego nowo budowany ruch ma całkiem dobre wyniki w sondażach. Wydaje się być bardzo istotną siłą na polskiej opozycji. Wiele wskazuje na to, że raczej tej siły już nie straci, bo buduje ruch w oparciu o działaczy społecznych, o ekspertów, o szereg polityków, którzy jednak wnoszą do tego projektu coś więcej niż tylko nazwisko samego Hołowni, które łatwo pewnie może się skompromitować, tak jak skompromitował się Ryszard Petru. Wydaje się, że to Szymon Hołownia
Gdynia dzisiaj ma największy potencjał do odnowy pozycji polskiej opozycji, na pewno budując ten ruch bez partyjnych pieniędzy, bez struktur, bez zaplecza i przede wszystkim wykorzystując jako chyba jedyny z polityków tak dobrze te okazje do nowego sposobu komunikowania się, którą stworzyła pandemia i te codzienne live'y, wygrał naprawdę dużo, jakkolwiek byśmy tego polityka nie oceniali. Trzecie miejsce wśród tych, którzy nie mogą zaliczyć roku 2020 do udanych, to Borys Budka, szef największej partii opozycyjnej. Borys Budka zastąpił Grzegorza Schetyny na stanowisku szefa Platformy. Teoretycznie po tym, jak już mieliśmy pierwsze większościowe zwycięstwo opozycji, zwycięstwo w wyborach do Senatu, które mogło wieszczyć sukces opozycji, czy kandydata Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich, gdzie zasady są bardziej podobne do tych z wyborów senackich niż do wyborów sejmowych. No ale niestety Borys Budka chyba nie okazał się ani charyzmatycznym liderem, ani tym bardziej sprawnym zarządcą swojej partii. Najpierw wielka klapa kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która przecież nie była tak złym kandydatem, jak ją dzisiaj wspominamy. To błędy polityczne Platformy, to błędy polityczne Koalicji Obywatelskiej i sztabu Kidawy. Złe decyzje dotyczące bojkotu potencjalnych wyborów sprawiły, że Kidawa-Błońska spadła na jakieś komiczne wskaźniki poparcia. Trzeba było wymienić kandydata i ta wymiana kandydata nie przyniosła poprawy sytuacji. Co prawda wyniki były lepsze i Rafał Trzaskowski był w drugiej turze, ale przegrał z Andrzejem Dudą, pomimo tego, że przecież już mieliśmy trudną sytuację związaną z pandemią i takie rozedrgane nastroje społeczne. Borys Budka nie tylko nie wykorzystał tych szans, ale też stracił zaufanie Polaków. Należy do tych polityków, którzy cieszą się niskim zaufaniem Polaków jako szef głównej partii opozycyjnej. Polacy uważają, że opozycja nie jest przygotowana do przejęcia władzy i wreszcie wyhodował sobie groźnego konkurenta w postaci Szymona Hołowni, więc trudno, żeby Borys Budka był z 2020 roku zadowolony. Przynajmniej mnie by to zaskoczyło, gdyby okazało się, że ocenia go jako udany. Drugie miejsce wśród zwycięzców to Andrzej Duda. To jest trudna sprawa, bo nie mogę powiedzieć, że Andrzej Duda odniósł jakieś spektakularne polityczne sukcesy w tym roku poza jednym. Poza tym, że wygrał wybory. Ja uważam, że jego pierwsza kadencja w Pałacu Prezydenckim była rozczarowująca. Myślę, że uważa tak wielu jego wyborców z 2015 roku. Okazał się politykiem w dużym stopniu podporządkowanym obozowi rządzącemu, obozowi, który go popierał. Wtedy, kiedy próbował wchodzić ze swoim obozem w konflikt, w zwarcie, przedstawiać inne rozwiązania, to raczej kończyło się to raczej mało spektakularnymi zmianami, jak wtedy, kiedy zaproponował zmiany w ustawach o sądownictwie, które w niewielkim stopniu zmieniały to, co wcześniej było propozycją większości pisowskiej. I tak można podsumować tym przykładem relacje Andrzeja Dudy ze swoją partią macierzystą. I mimo tego, że ta prezydentura była kiepska, mimo tego, że że kampania prezydencka również była rozczarowująca i Andrzej Duda nie pokazał w niej nowej energii, ani nowych pomysłów, ani nowej wizji Polski, to mimo to wygrał wybory prezydenckie. I co więcej, dalsza część roku nie wskazuje na to, żeby Andrzej Duda miał jakoś specjalnie skorzystać z tego potencjału, który ma, tego, że jest dzisiaj prezydentem, który nie musi myśleć o reelekcji. Teoretycznie mógłby być aktywnym politykiem, aktywnym liderem sceny politycznej, który podejmuje własne inicjatywy. Raczej go nie widać, no ale cóż, najważniejszy rozgrywka w polityce to wybory i te wybory Andrzej Duda, pomimo tych wszystkich minusów, które możemy mu przypisać, po prostu wygrał, więc na pewno jest z 2020 roku szczerze zadowolony. Miejsce drugie w rankingu przegranych to miejsce trochę nietypowe, ponieważ miejsce drużynowe, miejsce kolegialne to nominacja dla polskich biskupów. Oczywiście biskupi nie są w takim tradycyjnym sensie politykami, ale to właśnie oni w Kościele zajmują się zajmowaniem również stanowisk politycznych, przypominaniem o tym, czego naucza Kościół, czy prezentowaniem stanowiska wynikającego z chrześcijaństwa i katolickiej nauki w życiu obywatelskim.
No i cóż, możemy być pewni, że po 2020 roku ten głos Kościoła będzie coraz mniej słyszalny i będzie miał coraz rzadziej dobry wpływ na polską debatę publiczną, ponieważ polscy biskupi nie radzą sobie z żadnym z kryzysów, który ich dotknął. Nie poradzili sobie z reakcją na te spory związane ze zmianą prawa aborcyjnego, nie radzą sobie zupełnie z wyjaśnieniem skandali pedofilskich, nie radzą sobie z opowieścią o realnym dorobku świętego Jana Pawła II, choć przecież mieliśmy wyjątkowy rok rocznicy urodzin polskiego papieża. Wszystkie wskaźniki zaufania społecznego pokazują, że Kościół jest coraz mniej przez Polaków poważany, coraz mniej przez Polaków szanowany. Dodatkowo widać, że w młodym pokoleniu jest coraz większe oddalenie się od Kościoła. Chociaż Kościół w Polsce nie stroni od polityki, to jego zaangażowanie, z którym mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie, raczej tylko pogarsza jego postrzeganie wśród obywateli i wiernych, niż polepsza. Smutny to wniosek, ale niestety zapisałbym polski episkopat do grona przegranych 2020 roku. I kolejny smutny wniosek, kto jest moim zdaniem największym wygranym w polityce 2020 roku. Tutaj znów niby zaskoczenie. Uważam, że politykiem, który najwięcej zyskał, odniósł największe sukcesy w 2020 roku, był Jacek Kurski, prezes telewizji publicznej. Dlaczego o nim mówię? Ponieważ po pierwsze nie mamy chyba wątpliwości, że Jacek Kurski przede wszystkim jest właśnie politykiem, ale dodatkowo politykiem wyjątkowo sprawnym. Być może wielu z Was wyparło to wspomnienie, ale ten rok zaczął się od kłótni o to, czy przeznaczać 2 miliardy złotych rocznie jako dotacje dla mediów publicznych. Walczyli w tym sporze wszyscy święci polskiej polityki. Na konferencji prasowej w późny piątkowy wieczór wystąpili w naprawdę bezprecedensowym składzie prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i szef Rady Mediów Narodowych i ogłosili, że Jacek Kurski przestaje być prezesem Telewizji Polskiej. I wszyscy spodziewali się, że jest to decyzja Andrzeja Dudy, że to Andrzej Duda powiedział, podpiszę tą ustawę, przekażę te pieniądze mediom publicznym, tylko jeżeli naprawdę Kurski przestanie być odpowiedzialny za telewizję publiczną. I co? I Jacek Kurski wrócił jak zawsze na swoje stanowisko. Ale to tylko jedna część medalu. Bo druga jest taka, że okazuje się, że ten sposób uprawiania polityki na polskiej prawicy, który prezentuje Jacek Kurski, po prostu okazuje się skuteczny. Ta wizja propagandy, ta wizja dzielenia, ta wizja polityki medialnej, która nie tylko uzupełnia nierównowagi w debacie publicznej, ale po prostu kreuje bardzo złe emocje i bardzo złe postawy wśród obywateli, zyskuje, przynosi polityczne owoce, bo przecież ostatecznie to Jacek Kurski decydował o wielu tematach kampanii prezydenckiej i gdyby nie wsparcie mediów publicznych i gdyby nie zaangażowanie Jacka Kurskiego, Andrzej Duda pewnie prezydentem by nie został. Nie tylko zyskał pieniądze na swoją działalność, nie tylko uratował stanowisko, upokarzając tym samym wszystkich, którzy byli zaangażowani w to, żeby go z tego stanowiska strącić, z samym prezydentem Andrzejem Dudą na czele, to jeszcze okazało się, że jego sposób uprawiania polityki jest w ostatecznym rozrachunku wyborczo skuteczny. Przykry to wniosek, ale wydaje mi się, że niestety prawdziwy. Kogo uważam za największego politycznego przegranego 2020 roku? Julię Przyłębską i Trybunał Konstytucyjny. Znów pewnie nieoczywista nominacja, ale chyba wszyscy już postrzegamy to ciało jako ciało stricte polityczne. To po pierwsze, choć ono zawsze polityczne było, to dzisiaj nawet ci, którzy mogli mieć wcześniej wątpliwości, tych wątpliwości już mieć nie powinni. Ale to Julia Przyłębska wraz z sędziami Trybunału Konstytucyjnego doprowadzili do największego politycznego kryzysu, z jakim musiało się mierzyć Prawo i Sprawiedliwość, z jakim musiało się mierzyć Zjednoczona Prawica, z największymi społecznymi wystąpieniami, największymi społecznymi emocjami. Gdyby chodziło tylko o to, to można by to miejsce przyznać Jarosławowi Kaczyńskiemu, który odpowiada za taką obsadę Trybunału Konstytucyjnego i który gdzieś tam dał zielone światło na to, żeby tą sprawą Trybunał się ostatecznie zajął. I pewnie, jak mówiłem przecież w jednym z klubu tygodników, nie mógł orzec inaczej.
Ale do tego dochodzą jeszcze dwie kwestie. Druga kwestia związana jest z tym, że według doniesień medialnych Julia Przyłębska nawet z tymi sędziami, którzy byli wybrani przez tą samą partię, przez tą samą większość sejmową, straciła porozumienie, nie jest w stanie się dogadać. Trybunał jest przez to w permanentnym kryzysie. I po trzecie, jeżeli wierzyła w ogóle w podmiotowość Trybunału i to, że może to ten organ być jeszcze traktowany poważnie, to politycy Zjednoczonej Prawicy pokazali jej ostatecznie miejsce w szeregu. Bo fakt, że nie zdecydowano się na opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej kontrowersyjnej sprawie, pokazuje, z jak głębokim kryzysem państwa mamy do czynienia i że tak naprawdę Trybunał Konstytucyjny nie ma już dzisiaj żadnego autorytetu i przyznają to poniekąd, nie publikując tego wyroku, również politycy obozu Zjednoczonej Prawicy. Dlatego sądzę, że Julia Przyłębska jest takim symbolicznym przegranym 2020 roku, ale tak naprawdę przegranym jest polskie państwo, w którym ostatecznie zobaczyliśmy, że destrukcja instytucji konstytucyjnych, z którą mieliśmy w ostatnich latach do czynienia, niestety pogłębia się w tym roku coraz bardziej. Wybaczcie, że to podsumowanie jest takie przygnębiające, no ale cóż, 2020 rok trudno na jakiejkolwiek przestrzeni, na jakimkolwiek poziomie zaliczyć do udanych. Jestem bardzo ciekaw waszych komentarzy, czekam na ocenę tych trzech polityków, o których mówiliśmy na początku, czekam na wasze polemiki z wynikami i uzasadnieniem mojego prywatnego rankingu. Zachęcam was do gorącej dyskusji i życzę lepszego niż 2021 roku. Do zobaczenia niebawem, już w nowym roku.